Panie pułkowniku, bardzo dziękuję. A ja gratuluję. Po blisko 40 latach służby w Wojsku Polskim dowódca brzeskiego garnizonu żegna się z mundurem. Karierę wojskową zaczynał od dowódcy plutonu i kompanii. W 2007 roku otrzymał przydział do brzegu na stanowisko zastępcy dowódcy, a potem głównego szefa brzeskich saperów. Jest to dla mnie szczególna chwila. Szczególna, gdyż jest jednocześnie moje pożegnanie z mundurem. Bowiem 14 października kończę zawodową służbę wojskową i odchodzę do rezerwy. Dzisiaj w pierwszym brzeskim pułku saperów mamy dosyć ważną uroczystość. Jest to przekazanie obowiązków dowódcy pierwszego pułku saperów. Pan pułkownik Pajeska, który dotychczasowo te obowiązki pełnił, odchodzi na emeryturę. No i w związku z tym na jego miejsce został wyznaczony nowy dowódca, którego dzisiaj oficjalnie tutaj witamy. Nowym dowódcą jest pan pułkownik Marek Golan, który zajmował ostatnio stanowisko w dowództwie generalnym rodzaju sił zbrojnych. Natomiast dla nas jako jednostki myślę, że te zadania, które realizowaliśmy, dalej będziemy realizowali na wysokim poziomie i będziemy ewentualnie tylko wzbogacani o jakieś nowe wskazówki, nowe rzeczy, z którymi pan pułkownik miał możliwość się spotkać, bo miał możliwość także bycia na wielu misjach, pełnił służby w strukturach natowskich, więc ten ogląd na pewne sprawy nieco szerszy niż tylko tutaj z podwórka krajowego. W trakcie wieloletniej służby w brzeskim garnizonie dał się pan poznać jako prawdziwy przyjaciel brzeżan i brzegu. Jest pan osobą, która na stałe wniosła swój wkład w rozwój miasta. Za ciężką i ofiarną służbę na rzecz rozwoju naszej społeczności w imieniu mieszkańców oraz własnym składam panu serdeczne podziękowania. Napisał w liście gratulacyjnym burmistrz brzegu Jerzy Wrębiak, który w imieniu brzeskich społeczności przekazał odchodzącemu pułkownikowi Janowi Pajesce.